Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 2. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku, druki nr 3598 i 3649. Proszę pana posła Kazimierza Gwiazdowskiego o przedstawienie sprawozdania komisji. Panie Marszałku, Panie Premierze, Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie dotyczące rządowego projektu ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku zawartego w druku nr 3598. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła projekt ustawy na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2019 roku. Polska jest zobowiązana do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 roku zgodnie z rekomendacjami Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa oraz przepisami Unii Europejskiej. Dane spisu będą wykorzystywane w kraju, ale również będą przekazane do Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej i wykorzystane na potrzeby statystyk unijnych. Zebranie wymaganego zestawu danych o wszystkich gospodarstwach rolnych nie jest możliwe bez przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego. Realizacja powszechnego spisu rolnego w 2020 roku w długofalowej perspektywie może mieć korzystne skutki gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Skutki te będą efektem odpowiedniego wykorzystania danych uzyskanych w trakcie spisu. Kompleksowe dane prezentujące stan sektora rolnego będą bowiem przydatne w procesie identyfikacji najważniejszych problemów rolnictwa i wsi oraz w kreowaniu krajowej polityki rolnej. W ramach negocjacji na forum unijnym, które będą mieć istotne znaczenie dla przyszłości polskiego rolnictwa i rozwoju wsi, na przykład w trakcie negocjacji w sprawie kierunków reformy wspólnej polityki rolnej oraz w sprawie rozmiarów budżetu unijnego przeznaczonego na wspieranie tej polityki. Planowaniu przez rolników najbardziej opłacalnych kierunków działalności rolniczej oraz planowanych przez inne podmioty działalności gospodarczej. W ujęciu długofalowym skutki gospodarcze spisu będą zatem głównie sprowadzać się do ułatwienia w doborze odpowiednich narzędzi organizacyjnych, finansowych i służących ekonomicznemu rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. Przy tym samym założeniu długofalowe skutki środowiskowe i społeczne spisu to głównie ułatwienie w tworzeniu programów służących ochronie środowiska oraz efektywniejsze rozwiązywanie problemów społecznych wsi. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wnosi, aby Wysoki Sejm raczył uchwalić projekt ustawy zawarty w druku nr 3649, w którym uwzględniono poprawki przyjęte na posiedzeniu komisji w dniu 16 lipca 2019 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Jako pierwszy wystąpi pan poseł Jerzy Małecki w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Zapraszam, panie pośle. Pani marszałek, Wysoka Izbo. W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu w sprawie rządowego projektu ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku, druk nr 3598. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Projektowane przepisy stanowić mają podstawę prawną do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 roku. Konieczność ta podyktowana jest zapotrzebowaniem na dane statystyczne z zakresu polskiego rolnictwa oraz rekomendacjami FAO zawartymi w Światowym Programie Spisów Rolnych Rundy 2020 oraz przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie zintegrowanych statystyk dotyczących gospodarstw rolnych oraz uchylenia rozporządzenia WE nr 1166/2008 i UE nr 1337/2011. Przepisy europejskie zobowiązują Polskę oraz inne kraje członkowskie do przeprowadzenia spisu... Ja bardzo państwa proszę o przeniesienie rozmów poza salę plenarną. Bardzo proszę, panie pośle. Przepisy europejskie zobowiązują Polskę oraz inne kraje członkowskie do przeprowadzenia spisu rolnego w tym samym terminie i zakresie tematycznym. Zgodnie z zamiarem projektodawcy, powszechny spis rolny przeprowadzony miałby być na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia
1 września do dnia 30 listopada 2020 roku i obejmować dane na dzień 1 czerwca 2020. Powszechny spis rolny jako badanie statystyczne dostarczy szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Służyć one będą aktualizacji danych o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych oraz analizie i ocenie zmian, jakie nastąpiły w latach 2010-2020, co niezbędne jest dla realizacji krajowej, jak i europejskiej polityki rolnej. W przypadku polskiego, wciąż rozdrobnionego rolnictwa, powszechny spis rolny jest niezwykle cennym narzędziem. Pozwala bowiem, w odróżnieniu od badań reprezentacyjnych, uzyskać pełne i szczegółowe informacje. Są one cenne, tym bardziej, że ostatnie tego typu spisy przeprowadzono w 2002 i 2010 roku, a nie ulega wątpliwości, że od tego czasu polskie rolnictwo przeszło wiele zmian związanych między innymi z realizacją wspólnej polityki rolnej. Spis dostarczy danych o jednostkach funkcjonujących w rolnictwie i ich wyposażeniu, o prowadzonej produkcji rolnej i działalności innej niż rolnicza oraz ponoszonych na nie nakładach pracy, a także produkcji ekologicznej i wpływie rolnictwa na środowisko. Dane te w dalszej perspektywie, uzupełnione danymi zebranymi w planowanym na 2021 roku Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań, nakreślą sytuację społeczno-demograficzną i ekonomiczną rolników, stopień starzenia się ludności wiejskiej i problem następców, stan zatrudnienia w rolnictwie, stopień rozwoju obszarów wiejskich oraz wpływu rolnictwa na środowisko. Podsumowując, wprowadzenie przepisów dających podstawę prawną do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 roku jest potrzebne i oczekiwane. Umożliwi realizację naszych zobowiązań międzynarodowych oraz przysłuży się prowadzeniu optymalnej z punktu widzenia naszych interesów polityki rolnej. W związku z powyższym Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość pozytywnie opiniuje przedstawiony rządowy projekt ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku i opowiada się za jego skierowaniem do dalszych prac. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Stanowisko Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska przedstawi pan poseł Artur Dunin. Bardzo proszę, panie pośle. Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze, szanowni państwo, ustawa o powszechnym spisie rolnym w roku 2020 to druk 3598. W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska chciałem poinformować, że powszechny spis rolny jest przedsięwzięciem statystycznym służącym zebraniu, gromadzeniu, przetwarzaniu i rozpowszechnieniu danych dotyczących struktur rolnictwa, mających na celu dostarczanie kompleksowych informacji statystycznych na potrzeby polityki rolnej Polski, ale również i Unii Europejskiej, a także dla przedstawicieli nauki, biznesu, jednostek samorządu terytorialnego i innych użytkowników. Od czasu przeprowadzenia w Polsce powszechnych spisów rolnych w latach 2002 i 2010 w rolnictwie zaszły bardzo wielkie zmiany związane m.in. z realizacją wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej, ale również zmiany nawyków żywienia ludności, przechowywania na nowoczesne metody żywienia zwierząt gospodarskich, ale również i nasze oczekiwania jako konsumentów. Spisy rolne jako jedne do tej pory badania statystyczne dawały możliwość zebrania wielu danych i ich przetwarzania nie tylko dla najniższego poziomu terytorialnego, czyli gminy, ale również i informacje odnośnie gospodarstw rolnych. Całkowity koszt powszechnego spisu rolnego zgodnie z zapowiedziami ustawy to 240 tysięcy złotych, z czego 225 753 tysiące złotych finansowane będzie ze środków budżetu państwa, a 17 247 tysięcy ze środków Unii Europejskiej. W ramach środków Unii Europejskiej finansowane będą następujące zadania. Wynagrodzenia rachmistrzów, zbierane dane metodą wywiadu bezpośredniego w kwocie 11 819 000 złotych i wynagrodzenia osobowe, z wyjątkiem wynagrodzeń, o których była mowa w punkcie pierwszym, w kwocie 5 428 000 złotych. W ustawie również są zapisane z góry już przyznawanie
nagród dla poszczególnych koordynatorów, jak również dla poszczególnych osób, które będą zajmowały się właśnie z tym spisem powszechnym. I tak, generalny komisarz spisowy będzie mógł otrzymać wynagrodzenie trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia. Dla wojewódzkich komisarzy i ich zastępców dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia. I tak dalej, i tak dalej. Z góry wiadomo, gdzie te pieniądze również wylądują, zamiast przeznaczyć je na działania rolnicze. Szanowni Państwo, spis jest potrzebny, dlatego Klub Platformy Obywatelskiej popiera ten projekt ustawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Stanowisko Klubu Poselskiego Kukiz 15 przedstawi pan poseł Jarosław Sachajko. Bardzo proszę, panie pośle. Pani marszałek, Wysoka Izbo. W imieniu klubu Kukiz 15 mam zaszczyt przedstawić stanowisko dotyczące rządowego projektu ustawy o powszechnym spisie rolnym w roku 2020. Takie przedsięwzięcie jak przeprowadzenie spisu rolnego jest bardzo cenne i potrzebne, ponieważ pozwoli dokładnie zorientować się w stanie i kondycji polskiego rolnictwa. Samą ideę spisu należy zatem poprzeć, zwłaszcza że będzie to drugi spis rolny po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Szczególnie interesujące będzie porównanie wyników przyszłorocznego spisu z informacjami, jakie przedstawił spis z 2010 roku. Porównanie to pozwoli na rzetelną ocenę skutków, zalet i trudności, jakie niesie dla polskiego sektora rolnego przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Chciałbym jednocześnie bardzo silnie podkreślić, że wyniki spisu, wszelkie informacje, jakie on dostarczy, bezwzględnie muszą być punktem wyjścia do szerokiej debaty społecznej dotyczącej rolnictwa, rolników czy branży przetwórczej. Jednakże już teraz, rok przed przeprowadzeniem spisu rolnego, widać wyraźnie skalę problemów i trudności, z jakimi borykają się polscy rolnicy. Już teraz widać, jak wielkim problemem jest brak realnych perspektyw na rozwój obszarów wiejskich. Już samo porównanie powszechnego spisu rolnego z 2002 roku i 2010 roku pokazuje to zjawisko. Liczba gospodarstw rolnych ogółem na przestrzeni tych 8 lat zmniejszyła się aż o 656 tysięcy, czyli o ponad 22%. Struktura wiekowa polskich rolników wygląda z roku na rok coraz bardziej niekorzystnie. Problemem jest często brak ciągłości i wymiany pokoleń. Małe i średnie gospodarstwa rolne każdego roku stają się coraz mniej rentowne. Nie pozwalają na utrzymanie rodziny. Swego czasu rodzina mogła godnie utrzymać się z 5-hektarowego gospodarstwa. Dzisiaj nie jest to możliwe nawet przy posiadaniu trzykrotnie większego areału. Polski rolnik sprowadzony został do dostarczyciela tanich surowców rolnych, a sieci pośredników, handlowców i przetwórców, czyli sektory branży rolnej, najczęściej najbardziej dochodowe, są kontrolowane przez wielki kapitał zagraniczny. W Unii Europejskiej polscy rolnicy nie są traktowani na równo z rolnikami z innych państw członkowskich. Dopłaty bezpośrednie per capita są jednymi z najniższych w Unii Europejskiej. Nic w tym wymiarze się nie zmienia na przestrzeni lat, niezależnie od tego, która ekipa sprawuje władzę. Rolnictwo w ten sam macoszy sposób jest traktowane przez SLD, PO, PSL i obecnie PiS. Należy zatem zadać pytanie o kluczowe przyczyny tego tragicznego stanu rzeczy. Wszystko to, o czym od lat mówią przedstawiciele ruchu Kukiz 15 na temat ukształtowania polskiego ustroju, ordynacji wyborczej, demokracji bezpośredniej czy realnego upodmiotowienia obywateli, ma zastosowanie i znaczenie w omawianej materii. Polityka rolna i zagadnienia ustrojowe nie są kwestiami odrębnymi, lecz są ze sobą ściśle połączone, o czym wiele osób niestety nie wie lub zwyczajnie nie chce wiedzieć. Od tego, w jaki sposób dokonują się wybory posłów, czy od tego, w ilu sprawach obywatele mają bezpośredni i wiążący głos decyzyjny wyrażany w postaci referendum, tak jak to ma miejsce na przykład w Szwajcarii, zależy funkcjonowanie naszego państwa we wszystkich sferach, również w rolnictwie.
Ogromny potencjał polskiego społeczeństwa, jego aktywność i zdolność do samoorganizacji mogłaby w końcu się urzeczywistnić. Dzisiaj te siły obywatelskie są skrępowane i ograniczone panującą partiokracją oraz różnego rodzaju zastanymi układami polityczno-towarzyskimi. Na zakończenie jeszcze raz podkreślam, że należy koncentrować się zarówno na rozwiązaniach problemów związanych z bieżącą polityką rolną, jak również trzeba pamiętać o dużo szerszym kontekście systemowym, od którego powinna zależeć naprawdę naprawa polskiego państwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. Stanowisko Klubu Poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego Koalicja Polska przedstawi pan poseł Mirosław Maliszewski. Bardzo proszę, panie pośle. Pani marszałek, Wysoka Izbo, mój głos będzie stanowiskiem klubu PSL-KP w sprawie ustawy, która pozwala przeprowadzić w przyszłym roku powszechny spis rolny, czyli ustawy o powszechnym spisie rolnym. Warto zwrócić uwagę, że spisy rolne odbywają się cyklicznie. Poprzedni był 10 lat temu. Pozwolił on zasięgnąć informacji, jaki jest stan polskiego rolnictwa, jakie nastąpiły w nim przemiany w poprzedniej dekadzie. I myślę, że podobne zadanie, albo nawet takie samo, będzie miał spis, który przeprowadzimy w 2020 roku. Każda decyzja, która jest podejmowana, czy to przez rolnika, czy przez przedsiębiorcę, czy przez ministra, czy przez kogokolwiek, powinna być poparta dogłębnymi analizami. Gospodarka rolna jest szczególną dziedziną działalności biznesowej, dlatego posiadanie prawidłowej informacji, prawidłowej oceny obecnego stanu jest niezbędne do dobrych przemian, do propozycji dobrych przepisów. Zresztą tych momentów i elementów oddziaływania państwa na kształtowanie w biznesie działalności jest stosunkowo niewiele. To jest przede wszystkim system podatkowy. W rolnictwie on również ma ogromne znaczenie, albo parapodatki, obciążenia. Na przykład w ostatnim okresie rolnictwo zostało obciążone dodatkowymi opłatami za pobór wody do celów gospodarczych. To pewnie w spisie wyjdzie w postaci zwiększonych kosztów działalności rolniczej. Ale ma także państwo inne metody oddziaływania, jak chociażby środki pomocowe z Unii Europejskiej w zakresie propozycji, których dane państwo członkowskie, także Polska, ma określoną suwerenność. Spis w 2020 roku więc pozwoli ocenić, czy polityka państwa w minionym okresie była prowadzona racjonalnie na podstawie porównania danych o rolnictwie z roku 2010 z tymi, które uzyskamy w roku 2020. Warto chociażby przeanalizować to, jak zmieniła się średnia powierzchnia gospodarstw rolnych. Wiemy dobrze, że w Polsce dominują gospodarstwa rodzinne i bardzo dobrze, ale niestety także w wielu rejonach w Polsce dominują gospodarstwa małe, dla których trudno znaleźć odpowiednią perspektywę rynkową, którym trudno dać odpowiednią szansę. Wydaje się, że ustawa o obrocie ziemią rolną spowodowała niekorzystne niestety ograniczenia dla tych, którzy chcieliby te gospodarstwa powiększać, polskich rolników. I na pewno to w spisie wyjdzie, że ten proces powiększania średniej powierzchni gospodarstwa w Polsce został niestety wyhamowany. A to jest jeden z elementów oddziaływania na politykę rolną. Ale pewnie będziemy też mogli na podstawie spisu ocenić rozmiary produkcji rolnej w Polsce. Pod względem eksportowym wygląda to nieźle, nawet bardzo dobrze. Polska ma dodatni bilans handlu żywnością, jest dużym eksporterem tej żywności, mimo sporego także importu. Ale trzeba będzie ocenić poszczególne branże, jak wygląda ich kondycja, jak wyglądała 10 lat temu, jak wygląda obecnie. Warto zwrócić uwagę, że w tym okresie zostało wprowadzone ograniczenie w handlu z Europą Wschodnią, głównie z Federacją Rosyjską, które miało ogromnie negatywne znaczenie, to zresztą trwa nadal, ogromnie negatywne znaczenie dla polskiego rolnictwa. Wreszcie spis pozwoli ocenić konkurencyjność poszczególnych branż w ramach polskiego rolnictwa, czyli określić, które branże stają się mniej perspektywiczne. Warto zwrócić uwagę na afrykański pomór świń, który w wielu gospodarstwach spowodował praktycznie zakończenie ich działalności. A warto też zastanowić się, w których dziedzinach tego rolnictwa jest perspektywa, które warto wspierać, bo one tą rywalizację i wewnętrzną, i zewnętrzną wygrają. I wreszcie trzeba by się zastanowić, jaka jest dzisiaj pozycja polskiego rolnika w stosunku do tej, która była 10 lat temu. Czy on dzisiaj jest trwalszym, odważniejszym, silniejszym elementem gry rynkowej, czy czasami rolnictwo i sami rolnicy nie zaczynają przegrywać z wielkim kapitałem, który jest odbiorcą ich produktów. Na to wszystko ma pozwolić rzetelnie przeprowadzony spis rolny. Dlatego
Uważam, że nie należy się w nim zadawać, nie należy bać się zadawać w nim odważnych pytań, jak chociażby o kondycję finansową gospodarstw, jaki jest ich stan zadłużenia, jakie te gospodarstwa mają, jaką mają przemianę pokoleniową, czy są następcy w tych gospodarstwach. Wreszcie, jaki też jest aspekt światopoglądowy samych rolników, czy oni widzą dla siebie perspektywę, czy raczej będą tą produkcję wygaszać. To wszystko powinno nam dać odpowiedź na pytania, które będą się pojawiały także przed nową perspektywą finansową Komisji Europejskiej. Środki do Polski będą skierowane. Jest niebezpieczeństwo, że niestety w niższej kwocie niż w poprzednich perspektywach finansowych, ale warto później, analizując Krajowy Program Pomocowy w oparciu o środki europejskie, wziąć pod uwagę to, co nam powie powszechny spis rolny. Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska ten projekt poprze, bo będzie on stanowił element budowania przyszłej, dobrej polityki rolnej w naszym kraju. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. Przechodzimy do pytań. Do pytań zapisało się 5 parlamentarzystów. Wyznaczam czas na zadanie pytania, 1 minuta. I bardzo proszę, pani poseł Alicja Chybicka, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, jako pierwsza zada pytanie. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Powszechny spis rolny to bardzo istotna sprawa. Dane statystyczne dotyczące struktury rolnictwa mają bowiem bezpośredni wpływ na życie człowieka w Polsce. I pytanie moje jest następujące. Czy w tym spisie zostanie uwzględnione rolnictwo ekologiczne, uprawy z GMO, zabezpieczenie środowiska przed wpływem toksycznym nawozów, przed maszynami rolniczymi, które mam nadzieję spełniają, ale czy jeśli nie spełniają, to w tym spisie też zostanie to uwzględnione, norm środowiskowych w sensie zatrucia środowiska. W tej chwili mamy takie zaburzenia klimatyczne i środowiskowe, które wymagają chyba tego spisu i analizy pod tym kątem dla dobra człowieka. Dziękuję bardzo, pani poseł. Dziękuję bardzo. Pan poseł Ryszard Wilczyński, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Wysoki Sejmie, chodzi o zakres danych, które będą zbierane w spisie. Pytanie o liczbę kopców ziemnych musi budzić rozczulenie. Natomiast mamy poważne wyzwania środowiskowe, klimatyczne i tam w tym spisie nie znajduję danych, które pozwoliłyby odpowiedzieć na pytanie dotyczące zaopatrzenia w energię, wodę, podatności na suszę, danych odnośnie wytwarzania energii elektrycznej w systemie prosumenckim, posiadania własnego ujęcia wody do produkcji rolnej, zakresu deszczowania, dane dotyczące retencjonowania wody, potencjału retencjonowania, dane dotyczące stanu funkcjonowania melioracji szczegółowych, dane dotyczące wykorzystania zabudowy gospodarskiej, na przykład w kontekście możliwości umieszczenia źródeł fotowoltaiki, powierzchnia gruntów trwale wyłączonych z produkcji, objętych sukcesją leśną, to są w tej chwili setki tysięcy hektarów. Czy rzeczywiście spis rolny odpowie na te kluczowe pytanie, co się dzieje w kontekście wyzwań XXI wieku, w szczególności wyzwań klimatycznych? Dziękuję bardzo, panie pośle. Pani poseł Małgorzata Chmiel, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Zapraszam. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, chciałabym zapytać się o organizację spisu rolnego w 2020 roku. W uzasadnieniu do ustawy czytamy, że spis będzie przeprowadzony w terminie podobnym do większości państw Unii Europejskiej. Chciałabym się więc zapytać, czy pytania zadawane rolnikom są uzgodnione z innymi państwami Unii Europejskiej, czy każde z państw członkowskich indywidualnie ustala pytania? Naturalnym wydaje się, że jeżeli przeprowadzamy spis w tym samym czasie, co inne państwa Unii Europejskiej, to pytania będą takie te same dla rolników ze wszystkich państw członkowskich Unii. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani poseł. Zapraszam pana posła Jarosława Sachajko, Kukiz 15. Bardzo proszę. Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo.
Ja mam pytanie do finansowania, a tak właściwie do nagród. Ja jestem po prostu trochę zszokowany, jak wszędzie są rozdawane nagrody na prawo i lewo. Tu jest prosta praca. Wybieramy odpowiednich parlamentarzy, odpowiednie osoby, które robią ten spis i one po prostu powinny dostać godne pieniądze za to, co mają zrobić. Ja nie wiem, co oni mogą zrobić więcej, żeby dostać nagrody. Biegać między tymi osobami, czy z kwiatkiem do każdego iść. No, jakiś absurd i uważam, że płacenie nagrodami za to, co ktoś powinien normalnie wykonać, jest psuciem ludzi, psuciem pracy, chyba że to jest taki pomysł, że swoim damy więcej. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. Zapraszam pana posła Piotra Pyzika, Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, tempo. Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze, ja mam pytanie do resortu rolnictwa następujące. Czy dane zbierane w spisie rolnym nie powinny być państwa zdaniem poszerzone o informacje dotyczące działalności przetwórczej prowadzonej w gospodarstwie? Zdając sobie sprawę z tego, że dane dotyczące sprzedaży produktów rolnych będą zawierały w sobie także produkty przetworzone, postulowałbym jednak uzyskanie, tak jak się wydaje, wiedzy na ten temat z udziałem produktów przetworzonych w ogólnej wartości sprzedaży. Byłoby to chyba istotna wiedza. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo, panie pośle. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. O odpowiedź na pytania poproszę pana prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, pana Dominika Rozkruta. Bardzo proszę. Dzień dobry, Wysoki Sejmie. Chciałem po kolei spróbować odpowiedzieć na pytania. Pierwsze pytanie dotyczyło rolnictwa ekologicznego, upraw ekologicznych, upraw z GMO, zatrucia środowiska. Większość z tych kwestii jest objęta przedmiotem pytań spisu powszechnego. Oczywiście, jeżeli chodzi o uprawy GMO, akurat one są zakazane w Polsce, więc tutaj nie będziemy pytać o to dokładnie. Także w dużym zakresie, jeżeli chodzi o to pytanie, które padło, my na te potrzeby odpowiadamy. One są tam uwzględnione, proszę zobaczyć w załącznikach do ustawy. Ten zakres przedmiotowy jest bardzo dokładnie sprecyzowany. Oczywiście statystyka publiczna nie jest od tego, żeby pewne zjawiska wartościować i oceniać. My dostarczamy pewnego materiału pierwotnego, na podstawie którego eksperci mogą takich ocen dokonywać, ale my ten materiał dostarczymy i tutaj mogę to państwu zagwarantować. Jeżeli chodzi o pytanie drugie dotyczące takich informacji, które mówią o zaopatrzeniu w energię, wodę, prosumenckim wytwarzaniu energii, to oczywiście mamy cały zakres pytań dotyczących infrastruktury. Te pytania są dosyć szczegółowe, one są szczegółowsze w Polsce niż na poziomie Unii Europejskiej. To już nawiązuje do następnego pytania. Produkcja gruntów objętych sukcesją rolną, też mamy to pytanie. Sukcesją leśną, przepraszam, że tak spojrzałem krzywo. Sukcesją leśną to też jest objęte przedmiotem naszego badania. Jeżeli chodzi o pytanie trzecie, to jest tak, rzeczywiście te pytania są wspólne dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej, ale oczywiście ten zakres, w którym pytania wspólne są objęte, jest dosyć wąski, specjalnie na poziomie Unii ograniczają się wszystkie kraje do pewnego ograniczonego zakresu informacji i my na potrzeby krajowe, one są zdefiniowane dokładnie w załączniku drugim do ustawy, zadajemy dodatkowe pytania. Najczęściej ma to charakter pytań bardziej szczegółowych do tych, które wynikają z rozporządzenia. No właśnie tutaj przykładem świetnym są te zagadnienia dotyczące infrastruktury uzbrojenia gospodarstw rolnych, te, które są szczególnie interesujące, chociażby z perspektywy tych problemów, o których państwo tutaj wspominali. Jeżeli chodzi o pytanie czwarte, nagrody faktycznie są przewidziane, ale nagroda ma ten charakter, że może zostać lub może nie zostać wypłacona, a oczywiście zamierzeniem tutaj była wypłata tych nagród dla gminnych komisarzy spisowych, co osoby, które na poziomie gminy muszą się dodatkowo zaangażować w stosunku do tego, co jest przedmiotem ich stosunku pracy, czyli zaangażować również w realizację spisu powszechnego, jakieś takie minimalne tutaj wynagrodzenie zostało przewidziane w formie nagrody, stąd taka pozycja. Jeżeli chodzi o pytanie ostatnie, o działalność
taką przetwórczą, to nie jest przedmiotem spisu powszechnego. W spisie powszechnym przede wszystkim staramy się zbudować precyzyjny operat do badań gospodarstw rolnych, które przeprowadzamy w okresie międzyspisowym. Na podstawie tego operatu losujemy później do badań próby gospodarstw domowych, które badamy na różne inne okoliczności. Również wśród tych innych okoliczności jest również taka działalność jak działalność przetwórcza, no ale ona nie jest sensu stricte włączona w zakres spisu rolnego. To badamy w okresach międzyspisowych na badaniach reprezentacyjnych. Tu nie ma potrzeby chodzić z taką szczegółowością do poziomu aż spisu rolnego, ponieważ no, by to dalej jakby zwiększało niepotrzebnie koszty przeprowadzania spisu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Odpowiedzi na pytania zapragnął również udzielić pan poseł sprawozdawca. Zapraszam, panie pośle. Poseł Kazimierz Gwiazdowski. Pani marszałek, Wysoka Izbo, myślę, że pan prezes udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania. Ja chciałem powiedzieć, że w dyskusji wynikło, że ta ustawa jest niezwykle oczekiwana. Ona określi stan polskiego rolnictwa w roku 2020 i wcześniej. Także bardzo dziękuję przede wszystkim klubom za merytoryczną pracę w komisji, jak również dziękuję rządowi i panu prezesowi, jak również całemu GUS-owi za przygotowanie tej dobrej ustawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. Zamykam dyskusję. Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpimy w bloku głosowań.